Witam Cię, bracie i siostro, w nowym, następnym odcinku. No, oczywiście nieznajomy. Dzisiejszy odcinek będzie na temat grzechu. Jego geneza, co to jest w ogóle, moim zdaniem, tak? Nie musisz się z tym zgadzać, co jest moim zdaniem grzechem, jak ja to widzę. Chciałbym zacząć od po prostu od tego, jak to się wszystko zaczęło, kiedy człowiek się zbuntował. I oczywiście to jest każdemu znana dobrze historia. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta polne, które Pan Bóg uczynił. Powiedział on do kobiety: czy Bóg rzeczywiście powiedział, nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? I kobieta odpowiedziała wężowi: możemy jeść owoce z drzew tego ogrodu, ale o owocu drzewa, który jest pośrodku ogrodu, Bóg powiedział: nie będziecie z niego jeść ani go dotykać, abyście nie umarli. I wąż powiedział do kobiety: na pewno nie umrzecie, ale Bóg wie, że tego dnia, gdy z niego zjecie, otworzą się wasze oczy i będziecie jak bogowie, znający dobro i zło. A gdy kobieta spostrzegła, że owoc drzewa był dobry do jedzenia i miły dla oka, a drzewo zgodne pożądania dla zdobycia wiedzy, wzięła z niego owoc i zjadła. Dała też swemu mężowi, który był z nią, i on zjadł. I otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Wtedy usłyszeli głos Pana Boga, chodzącego po ogrodzie w powiewie dziennym. I Adam i jego żona ukryli się przed obliczem Pana Boga wśród drzew ogrodu. I Pan Bóg zawołał na Adama i zapytał go: gdzie jesteś? On odpowiedział: słyszałem twój głos w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi i ukryłem się. Bóg zapytał: kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy zjadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Adam odpowiedział: kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, ona dała mi z tego drzewa i zjadłem. Pan Bóg zapytał kobietę: co zrobiłaś? I odpowiedziała kobieta: wąż mnie zwiódł i zjadłem. Wtedy Pan Bóg powiedział do węża: ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wśród wszelkich zwierząt polnych. Na brzuchu będziesz się czołgać i proch będziesz jeść po wszystkie dni swego życia. I wprowadzę nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę. A do kobiety powiedział: wielce pomnożę twoje cierpienia i twoje poczęcia, w bólu będziesz rodzić dzieci, twoje pragnienie będzie ku twemu mężowi, a on będzie nad tobą panować. I do Adama powiedział: ponieważ usłuchałeś głosu twojej żony, swojej żony, zjadłeś z drzewa, o którym ci przykazałem, mówiąc: nie będziesz z niego jadł. Przeklęta będzie ziemia z twego powodu, w trudzie będziesz z niej spożywać po wszystkie dni twojego życia. Ona będzie ci rodzić ciernie i osed i będziesz spożywał rośliny polne. W pocie czoła będziesz spożywał chleb, aż wrócisz do ziemi, gdyż z niej zostałeś wzięty, bo jesteś prochem i w proch się obrócisz. Co jest tutaj taką podstawą? Co już na początku widzimy? Pierwszy, kto się zbuntował, to nie zbuntował się człowiek. Aniołowie się pierwsi zbuntowali, tak? Szatan, anioł, który był postawiony bardzo wysoko w hierarchii, pierwszy się zbuntował. No i ten bunt zaszczepili także ludziom. No i to później będzie się przewijać. To jest bardzo szeroki temat. Nie chciałbym go teraz tutaj zaczynać, więc tylko tak zaznaczam, że aniołowie po prostu przynieśli ten bunt na ziemię do pierwszych ludzi. Ewa posłuchała węża i także przestąpili Boże prawo. I teraz, czym jest grzech? Jak można wywnioskować z tego fragmentu, nie? Szatan zadaje pierwsze pytanie. Czy Bóg rzeczywiście powiedział? Czy Bóg powiedział faktycznie, tak? Czyli daje wątpliwość, co daje wątpliwość? Boże Słowo. Czy Bóg tak rzeczywiście powiedział? I teraz w dzisiejszych czasach, no to jest mistrzostwo. To jest właśnie to, że ludzie odeszli bardzo od Bożego Słowa. I Boże Słowo jest wyśmiewane, zawsze było wyśmiewane. I od zawsze było zniekształcane, oddalane, odsuwane na dalszy plan. Wszystko tu jest symbolem. Przez cały czas to się ciągnie, tak? Że ludzie się buntują przeciwko Bożemu Słowu. I właśnie szatan zawsze zadaje to pytanie: czy Bóg rzeczywiście powiedział, tak? Czy Bóg rzeczywiście powiedział to? Czy Bóg rzeczywiście powiedział tamto? I ludzie
właśnie pierwszą taką konsekwencją grzechu jest oddzielenie od Boga, tak? Ludzie w ogrodzie byli z Bogiem, przebywali z Nim, mieli Jego obecność przy sobie. A nagle zjedli ten owoc, otworzyły się im oczy i wtedy usłyszeli głos Pana Boga chodzącego po ogrodzie w powiewie dziennym i Adam i jego żona, co zrobili? Ukryli się przed obliczem Pana Boga wśród drzew ogrodu. I Pan Bóg zawołał na Adama i zapytał go, gdzie jesteś? On powiedział, usłyszałem twój głos w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi i ukryłem się. Więc to jest zawsze pierwsza rzecz, jaką przynosi grzech, to jest oddzielenie ciebie od relacji z Bogiem, tak? Wcześniej oni nie bali się, bo chodzili z Nim, rozmawiali, tak? A tutaj nagle koniec. Teraz chciałbym przeczytać następny fragment. Jak działa grzech? I przez co tak naprawdę jesteśmy kuszeni? No tutaj oczywiście pierwszy grzech przynieśli aniołowie, ale to nie jest zawsze tak, że teraz jak już żyjemy w ciele, czyli została nam ta chwała Boża odebrana przez grzech, tak naprawdę nie potrzebujemy żadnych innych, znaczy aniołów, tak? Czy to nie zawsze zły szatan podszeptuje ci do ucha? To tak nie działa teraz, bo nie, mamy grzeszną naturę. Po Adamie i Ewie mamy taką konsekwencją grzechu Adama i Ewy było to, że wszyscy się rodzimy z ciała i mamy grzeszną naturę. Czyli po prostu to, co cielesne, jest nad tym, co duchowe. Niech nikt, gdy jest kuszony, nie mówi: jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie może być kuszony do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy jest kuszony przez co? Przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy będzie wykonany, rodzi śmierć. Nie błądźcie, moi umiłowani bracia. Wszelki dobry dar i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje do Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzenia. Mamy wystarczająco złe serce, żeby sami grzeszyć, sami się buntujemy przeciwko Bogu. Do tego nasze pożądliwości, tak? Pociągają nas, nęcą. Mamy naturę po prostu grzeszną, tak? O czym też mówi list do Rzymian. To też właśnie mówi o tym, że mamy tak naprawdę grzeszną naturę. My żyjemy pod prawem grzechu. Jeżeli Bóg się o nas nie upomni, jeżeli Bóg nam nie da tego światła, tak jak to mówi wiele razy Słowo Boże, że tak naprawdę Bóg o nas walczy i jeżeli mamy jakieś światło od Boga, co jest dobre, że objawia nam się Bóg, że wiemy, że On istnieje, tak? Że mamy głód czytania Słowa Bożego, że mamy rozeznanie w tym, że po prostu to, co robimy, jest złe, prowadzi nas, tak jak przed chwilą przeczytałem w liście Jakuba, że tak naprawdę możemy sobie całkiem zlikwidować słowo grzech ze słownika, czy to, co mówi Biblia na temat grzechu. Wszystkie te rzeczy, które są grzeszne, możemy sobie wyrzucić do śmietnika, ale nigdy nie zlikwidujemy konsekwencji grzechu. Tego, że na przykład jak cudzołożysz, jesteś w małżeństwie, to doprowadzi do rozpadu twojej rodziny. Może nie od razu, tak? Oczywiście, że to też tak nie działa, że to się dzieje od razu. Tak samo ludzie w ogrodzie Eden nie umarli od razu, tak? Ale ludzie byli po to stworzeni, żeby żyć wiecznie, a nie 1000 lat, 100 lat, więc umarli, tak? Grzech spowodował, że oni umarli też duchowo, od razu umarli duchowo, tak? Bo od razu z tego duchowego życia przeszli w cielesne i od razu zaczęli widzieć, że są nadzy. Nawet jeżeli konsekwencje grzechu nie są od razu, to my wiemy z doświadczenia życiowego, że do tego prowadzą poprzez obserwacje i przez to wiemy, że Słowo Boże jest prawdziwe, że mówi o rzeczywistości, nie mówi o czymś, co sobie Słowo Boże wymyśliło, tak? Że ci goście sobie coś wymyślili i sobie coś opisuje, tego nie widać. Nie, Słowo Boże przez to właśnie ma kontakt z rzeczywistością, z rzeczywistym światem, realnym, tak? Jak mówiłem, że cudzołożysz, rodzina się rozpadnie, twój syn, jeżeli byłeś z nim oczywiście zżyty, tak? Rodzina była i ty cudzołożyłeś i się rozpada, to nie wytłumaczysz dziecku, że tato nie zrobił nic złego albo coś i już nie mieszka z nami albo coś w tym stylu. Nie, dziecko zawsze będzie czuło, że coś jest nie tak. Tak samo
alkoholizm, cokolwiek, pijaństwo, narkotyki, tak, seksoholizm, uzależnieniem od czegokolwiek, prowadzi do tego, że to cię doprowadza do upadku i do kompletnej degradacji. I teraz jeszcze przeczytajmy sobie to, że mamy grzeszną naturę i w niej żyjemy cały czas. Dlatego tak ciężko nam przyjąć Słowo Boże na początku. Bo Słowo Boże jest jakby przeciwieństwem, całkowicie przeciwne cielesności, cielesnemu życiu. Czy więc to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Nie daj Boże. Przeciwnie. Grzech, aby okazał się grzechem, sprowadził na mnie śmierć przez to, co dobre, żeby grzech stał się niezmiernie grzesznym przez przykazanie. Gdyż wiemy, że prawo jest duchowe, ale ja jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Tego bowiem, co robię, nie pochwalam, bo nie robię tego, co chcę, ale czego nienawidzę, to robię. A jeśli robię to, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że prawo jest dobre. Teraz więc już nie ja to robię, ale grzech, który we mnie mieszka. Gdyż wiem, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo chęć jest we mnie, ale wykonać tego, co jest dobre, nie potrafię. Nie czynię bowiem dobra, które chcę, ale zło, którego nie chcę, to czynię. A jeśli robię to, czego nie chcę, już nie ja to robię, ale grzech, który we mnie mieszka. Tak? Odkrywam więc w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, trzyma się mnie zło. Grzech to jest takie prawo w nas, a prawo jest na przykład prawo fizyczne. Możemy na siłę walczyć z prawem na przykład grawitacji, tak? Że trzymam coś w ręce ciężkiego, tak? Jakąś książkę, i mogę wytrzymać ileś tam, mogę swoją wolą z tym walczyć, z grzechem mogę walczyć, na przykład wiem, że jest zły, ale sam walczę z tym, tak? I mogę utrzymać, ale w pewnym momencie moja ręka, tak, opadnie z sił i to spadnie. Tak samo jest z prawem grzechu. Mogę po ludzku walczyć z grzechem, ale to zawsze doprowadzi mnie do tego, że upadnę w końcu. To jest prawo. Ludzie mają takie pojęcie Boga, że wszystko pochodzi od Niego. Zło, dobro. Cała Biblia mówi zupełnie coś innego. I ten pierwszy fragment, który przeczytałem już, że to Bóg cię nie kusi, tak? Tylko kuszą cię twoje pożądliwości. To jest drugi list. Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie pochodzi od Ojca, ale od świata. Jeżeli popatrzymy na historię Hioba, to tam szatan, co znaczy w ogóle to słowo, bo to jest szatan w hebrajskim znaczy po prostu oskarżyciel. To anioł, który chodził i cały czas przed Bogiem nas oskarżał o coś, tak? Dlatego przychodzi do Boga szatan, czyli oskarżyciel, i mówi, że patrz, jest gość na ziemi, ten Hiob, dotknij go czymś, znaczy dotknij. Pozwól, żebym ja mu coś zrobił, tak? A na pewno będzie ci złorzeczył. I na pewno się wyprze z swojej wiary. Więc Bóg dopuścił, żeby oskarżyciel, szatan, żeby to zrobił, żeby dotknął Hioba, ale sam tego nie zrobił. To zawsze jest jakaś albo od szatana, albo z nas, tak? Czyli albo zły coś nam robi, nas kusi, albo same nasze pożądliwości nas kuszą, to co jest tutaj napisane. Moim zdaniem grzech to jest po prostu przekroczenie Słowa Bożego, czyli niewiara w to, co mówi Bóg, co prowadzi właśnie do upadku. Prosty przykład, na przykład Bóg mówi, że nie można tworzyć obrazów, tak? Żadnych rzeźb. I teraz mamy pięknie tłumaczone, że będzie o tym osobny odcinek zresztą o rzeźbach i o posągach w kościele, że można, że jest Bóg przyzwolił, też powiem dlaczego niby przyzwolił, bo to nie jest prawda. I zobaczmy, do czego to prowadzi. Do kultu obrazów tak naprawdę, do tańczenia z obrazami, ale czcimy jakieś byty duchowe, które stoją za tym. Nie nawet upadamy przed obrazem, modlimy się do kogoś tam, a czcimy demony. O czym Słowo Boże mówi wyraźnie. Po prostu niewiara w Słowo Boże i odstępowanie tego, co jest napisane w Słowie Bożym, prowadzi nas do upadku, do odstępstwa, do buntu przeciwko temu, co jest w Słowie Bożym. I ci ludzie, jak się tylko im mówi słowo, czyste Słowo Boże, buntują się od razu, tak? Bo tradycja, bo coś tam. I teraz mamy problem, tak? Bo zbuntowaliśmy się, mamy grzeszną naturę, która prowadzi nas
do śmierci, tak? Jeżeli się nie wydostaniemy z tego, to nas prowadzi do śmierci. Nie takiej tylko cielesnej, tylko ogólnie. Bo jeżeli nie narodzimy się na nowo, nie będziemy pokutować, nie odwrócimy się od tych grzechów i nie uznamy Zbawiciela naszego Jezusa, nie uznamy tego, że mamy problem i potrzebujemy Zbawiciela, no to nie tylko umrze nasze ciało, tylko zostaniemy potępieni na sądzie, tak? Więc o to chodzi tutaj też śmierć. Nie, tak jak Jezus mówi, nie bójcie się tego, kto może zabić ciało, ale bardziej, ja wam pokażę, kogo się ma się bać, bardziej bójcie się tego, kto może ciało i duszę wrzucić do piekła. I teraz tak, oczywiście te wszystkie listy są już do wierzących, do jakichś już ludzi, którzy są nawróceni. Jezus przyniósł też rozwiązanie tego problemu grzechu. On nas, że tak powiem, nie zostawił na ziemi bez rozwiązania, tylko właśnie dał nam to rozwiązanie. Tym się różni Nowe Przymierze od Starego. W Starym musieliśmy spełniać jakieś uczynki, ale kompletnie, znaczy musieliśmy przestrzegać prawa, czyli przykazań, czyli nie grzeszyć mieliśmy, czyli mieliśmy słuchać Boga, a nie mieliśmy w ogóle na to rozwiązania, na naszą grzeszną naturę. A Bóg przyszedł teraz, Jezus, i dał to rozwiązanie, uwolnił nas od tego prawa grzechu właśnie. Grzech bowiem był na świecie aż do nadania prawa, ale grzechu się nie poczytuje, gdy nie ma prawa. Śmierć jednak królowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili grzechu, podobnego do przestępstwa Adama, który jest obrazem tego, który miał przyjść. Lecz przestępstwem nie jest tak jak z darem łaski. Jeśli bowiem przez przestępstwo jednego wielu umarło, tym obficie spłynęła na wielu łaska Boga i dar przez łaskę jednego człowieka Jezusa Chrystusa. A z darem nie jest tak jak z tym, co przyszło przez jednego, który zgrzeszył. Wyrok bowiem jest z powodu jednego przestępstwa ku potępieniu, ale dar łaski z powodu wielu przestępstw ku usprawiedliwieniu. Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła królować przez jednego, tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość tej łaski i dar sprawiedliwości, będą królować w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. Tak więc jak przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu, tak przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi spłynął dar ku usprawiedliwieniu dającemu życie. Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stało się sprawiedliwymi. A prawo wkroczyło po to, aby obfitował grzech, lecz gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska tym bardziej obfitowała. Aby jak grzech królował ku śmierci, tak też łaska królowała przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Cóż więc powiemy? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska obfitowała? Nie daj Boże. My, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze w nim żyć? Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni? Zostaliśmy więc pogrzebani z Nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia. Jeśli bowiem zostaliśmy z Nim wszczepieni w podobieństwo Jego śmierci, to będziemy też z Nim wszczepieni w podobieństwo zmartwychwstania. Wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z Nim, aby ciało grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu. Jeśli więc umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim będziemy żyć. To jest pierwszy fragment. A drugi fragment właśnie wielu... Tutaj usprawiedliwia się, że jako nowonarodzony możemy trwać, że będziemy dalej tak grzeszyć i się usprawiedliwiają tak naprawdę. Chociaż tak, człowiek po nawróceniu też może upaść, to nie chodzi o to. Tylko usprawiedliwiają się, że mogą, że na przykład chodzą i spowiadają się cały czas z tych samych grzechów, czyli w ogóle nie walczą z nimi tak jakby i usprawiedliwiają się tym fragmentem, który wcześniej przeczytałem, że rządzi we mnie prawo grzechu, ale później 8 rozdział, właśnie zaraz po tym, w liście do Rzymian, jak Paweł mówi, że żyje w nas grzech i prawo, że prawo grzechu, że chce robić to dobre, ale nie robię. 8 rozdział, czyli następny, dalszy ciąg. Jak teraz mam żyć? Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. Gdyż prawo ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. Czyli, oparcie, prawo grzechu, czyli to prawo, z którym tak naprawdę no,
nie mam jak wygrać, bo jest we mnie, tak? Prawo grzechu i śmierci, ale duch życia, który jest w Jezusie Chrystusie, tylko ten Duch Święty, którego dostaliśmy w chrzcie, uwolnił nas od tego prawa grzechu i śmierci, tak? Teraz już nas uwolnił. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe z powodu ciała, Bóg posławszy swego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu, potępił grzech w ciele, aby sprawiedliwość prawa wypełniła się w nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ale ci, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co duchowe. Gdyż zamysł ciała to śmierć, ale zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może. Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was, a jeśli ktoś nie ma ducha Chrystusa, ten do niego nie należy. Ale jeśli Chrystus jest w was, to ciało jest martwe z powodu grzechu, a duch jest żywy z powodu sprawiedliwości. A jeśli duch tego, który w Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka w was, ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi wasze śmiertelne ciała przez swego ducha, który w was mieszka. Przyszedł Jezus i dał nam rozwiązanie. Dał nam, po prostu zamienił prawo grzechu, które w nas mieszka od urodzenia. Nie trzeba uczyć dziecka, żeby nie słuchała rodziców, nie trzeba uczyć, nie wiem, żon, żeby nie słuchały mężów, nie trzeba uczyć mężów, żeby nie miłowali swoich żon jak swojego ciała, tak, bo jest napisane. Bóg nas uwolnił od tego i teraz już możemy, jeżeli tylko żyjemy w duchu, czyli jeżeli cały czas przemieniamy swój umysł Słowem Bożym, to tak, będzie nam się udawać nie grzeszyć. Tylko wtedy, bo oczywiście człowiek, który został narodzony na nowo, może żyć dalej cieleśnie, o czym jest napisane chociażby w liście do Koryntian. Oczywiście zobaczymy problem grzechu i konsekwencje jego, jakie są, które są w życiu, teraz już możemy te konsekwencje widzieć w swoim życiu, ale oczywiście gorsze są te konsekwencje, które będą po śmierci. Pismo Święte także nowonarodzonych ludzi przestrzega przed powrotem do ciała. To jest bardzo niebezpieczne, tak? Bo jeżeli już zaczniesz żyć duchowo, zaczniesz już narodzić się na nowo i powrócisz do ciała, to jest twój koniec, tak? Nawet jeżeli będziemy narodzeni na nowo, to dalej żyjąc tutaj w świecie, dalej jesteśmy w ciele, tak? I dalej możemy być kuszeni przez anioły, przez szatana chociażby. I dalej te pożądliwości, które są w nas, mogą nas, jeżeli nie żyjemy w duchu, mogą nas nęcić. Dalej, tak, nasze odruchy, jakieś przyzwyczajenia ze starego życia, na pewno na początku będą mocno jeszcze w nas. Wszystkie wasze troski przerzućcie na Niego, gdyż On troszczy się o was. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo by pożreć. Przeciwstawiajcie się mu mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem waszych braci na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, ten, który nas powołał do swojej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych niech uczyni was doskonałymi, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Bracia, jeśli przydarzy się komuś jakiś upadek, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, uważając każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie prawo Chrystusa. Jeśli bowiem ktoś uważa, że jest czymś, będąc niczym, ten zwodzi samego siebie. Każdy zaś niech bada swoje własne czyny, a wtedy będzie mieć powód do chluby w samym sobie, a nie w kimś innym. Każdy bowiem poniesie swoje własne brzemię, a ten, kto jest nauczony słowa, niech udziela ze wszystkich dóbr temu, który go naucza. Nie łudźcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, to też będzie żąć.
Bo kto sieje dla swego ciała, z ciała rządź będzie zniszczenie. Kto zaś sieje dla ducha, z ducha rządź będzie życie wieczne. Aby każdy z was umiał utrzymać swoje naczynie w świętości i poszanowaniu, nie w namiętności, żądzy jak poganie, którzy nie znają Boga, i aby nikt nie wykorzystywał, nie oszukiwał w żadnej sprawie swojego brata, bo Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak wam to przedtem mówiliśmy i zaświadczaliśmy. Bóg bowiem nie powołał nas do nieczystości, ale do świętości. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana. Uważajcie, żeby nikt nie pozbawił się łaski Boga, żeby jakiś korzeń goryczy wyrastając nie wyrządził szkody i aby przez niego nie skalało się wielu. Żeby nie było żadnego rozpustnika lub bezbożnika jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworództwo. Wiecie przecież, że potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, został odrzucony. Nie znalazł bowiem miejsca na pokutę, choć ze łzami jej szukał, bo nie podeszliście do góry, która da się dotknąć, i płonącej ogniem do mroku ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby i takiego głosu słów, że ci, którzy go słyszeli, prosili, aby już do nich nie mówiono. Oczywiście kluczem zawsze jest pokuta. Nawet jak już jesteście w duchu, jesteście ochrzczeni, jesteście już dziećmi Bożymi, to możecie zgrzeszyć, tak? I o tym Słowo Boże mówi, że możecie upaść. Jeżeli upadniecie, coś tam, jeżeli wam się przydarzy, coś tam, tak? Zawsze słowem kluczem jest pokuta. Czy ty nie będziesz się tłumaczył, że jesteś tylko człowiekiem i dobra? To nie jest pokuta, tak? Że dobra, pójdę się wyspowiadam i znowu. To nie jest pokuta. Pokuta to jest szczerze, padasz przed Bogiem, pokutujesz z tego grzechu, jak Dawid. Dawid zabił swojego przyjaciela, żeby posiąść jego, tak, żonę. I on na początku w ogóle tak jakby nie wiedział, to nie wiem, czy nie wiedział, chyba wiedział, że musiał do niego przyjść prorok i mu oznajmić to, że to się nie podobało Bogu. Ale co Dawid zaraz po tym zrobił? No pokutował, leżał w swoim pokoju, nie przyjmował jedzenia i pokutował szczerze ze swojego grzechu. I dlatego się uratował. I dlatego później Bóg o nim też dalej mówi, że w jego oczach jest sprawiedliwy. Oni jeszcze nie mieli tego rozwiązania tak naprawdę, takiego jak my mamy. Że Bóg nam zamienił prawo grzechu w prawo życia, w prawo ducha. I że możemy sobie z tym duchem radzić. Oni jeszcze tego ducha wtedy nie mieli. Słowo klucz to jest pokuta. Zawsze miejcie przed oczami to, że można zlikwidować grzech. Można to słowo zlikwidować w ogóle ze słowników. Można to, co dla Boga jest obrzydliwością, czyli na przykład współżycie mężczyzn z mężczyzną, kobiety z kobietą, pijaństwo, kłamstwo, przekleństwa. Można zlikwidować te definicje, można to usunąć, ale popatrzcie sobie zawsze na to, jakie są konsekwencje tego, że to nawet możesz nie krzywdzić drugiej osoby, bo grzech to nie jest też, że kogoś krzywdzisz, tak? Tylko grzech ma wpływ na ciebie, destrukcyjny. Depresja, samobójstwa, to jest wszystko odbieranie tego, co ten grzech ze sobą niesie. Bo to też zrobię osobny odcinek, że to Bóg cię nie karze, tylko to jest prawo na tym świecie. Prawo, które Bóg ustanowił oczywiście, ale to jest po prostu tak działa jak prawo grawitacji, tak? Jeżeli ty sobie pomyślisz, że nie ma grawitacji, wyjdziesz na szczyt bloku czy czegokolwiek i sobie skoczysz, to wiesz, kogo to złamie. To nie złamie prawa grawitacji, ono nie zniknie, tylko złamie ciebie. I tak samo jest z prawem grzechu. Ty możesz sobie myśleć, że go nie ma, że pitu, tak? Że ktoś ci gada głupoty, ale że to jest ze średniowiecza na przykład, że tak to nie istnieje, ale twoje życie ci pokaże to. Jak będziesz miał tylko otwarte oczy, to zobaczysz. I dziękuję ci, bracie, za dzisiejszy odcinek i zapraszam cię na następny. Amen. Thank you.